Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek Polska, a oto jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Wyróżnąłem tą grupkę pełzaczy, zasiądę za kolejne, ale chciałem już zainstalować start odcinka. Te walki będę wycinał, bo one nie polegają, tak powiedzmy szczerze powiedziawszy, na skillu. Czemu nie polegają na skillu? Bo z powodu tych nowej umiejętności pełzaczy walka to jest jeden wielki random. Raz cię pełzacz trafi, raz cię nie trafi. Jak cię trafi, przegrałeś, jak cię nie trafi, wygrałeś. Prost. Nic z tego, że to zabija zawsze na jednego ciosa. No oczywiście jeszcze poza tym, znaczy nie wiem czy zawsze zabija na jednego ciosa. Może z jakąś dobrą zbroją, najlepszą w grze dałoby się wytrzymać więcej niż jeden. Ale poza tym jeszcze stunuje niczym zakręcia lodu i jeszcze jakby tego było mało. Oni snajpią tym strasznie. Jest, są takie też bugi, że raz z tym w ogóle nie mogą trafić, te diabła. Raz trafiają od razu, a praktycznie raz strzała, że pocisk ich radzi powiedzmy w jakąś tam ścianę, a nie trafi mnie i nagle bum, jest ze mnie ten pocisk, nie wiadomo skąd. Mnie to już obok mnie nie było jego tekstur. No dobra, to pomijając moje żale, czas rozwalić więcej pełzaczy. A to wytnę, bo no ta walka to naprawdę jest wielki, jeden wielki random. No chyba, że raz pokażę jak to mniej więcej wygląda. Jedno życie, a potem wycinam. Tur tum tum tum. Teraz zdejmuję tą durną pochodnię, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bez tego pierścienia, który mam aktualnie od przemytników, polecam wam go zdobyć, zanim tu pójdziecie na pewno. Te walki jeszcze były cięższe, bo dzięki temu szybkiemu bieganiu mogę jako tako tego unikać, to tak nie byłbym w stanie za diabła nic z tym zrobić. O, dobra. To bym tak tylko mieć zabić jednego, a potem spierdzielić, gdziekolwiek. Za jakąś ścianę najlepiej, o tutaj na przykład. Zapisać go na którymś ze slotów. Ciup. A potem dopiero chuja urąbać. Nie dajcie mu właśnie, kurde, nawet nie chodzi o jego cios, nie dajcie mu autoataku zrobić. Bo prawie zawsze on nie wali autoatakiem, tylko po prostu kasuje ten swoje zakręcie, które zabije was. Więc bez sensu. Po prostu nie można dać się zaatakować. Jeden atak, papa, mówicie sobie już. Tylko to miałem szczęście, że użył normalnego ataku, ale wystarczyłoby, żeby użył innego, żeby było mnie. Wypijmy ich z córki, wypijmy za błędy. No myślałem, że moje pierwsze szybciej się skończy, szczerze powiedziawszy. A tu widzę, że kurde. Chyba jednak też szybko tego cięcia nie będzie, jak myślałem, że będzie. O Jezus! I patrzcie, no będziesz był po moich nogach. Tylko to jeszcze nie był taki chamski przykład, no ale dobra. Daję cięcie. Zabity pełzaczek. Zapomniałem też wspomnieć, że tam u góry znalazłem pierścień, który daje plus 3 do ochrony od ognia. Kościany łuk tu się znajduje. Z tego co pamiętam, ten łuk chyba taki aż zły nie był, ten kościany, zobaczmy go. Kościany łuk. No, nasz jest lepszy, chociaż no może na szczęście nasz jest lepszy, nie mam pojęcia. Niestety, bo nie mam nic nowego, a na szczęście, bo mam coś dobrego, to znaczy, choć trochę. To ogólnie bardzo się przydaje, mi się wydaje przynajmniej tak, mimo tego, że pełzacze strzelają, prawda? To mi się wydaje, że tutaj umiejętność kusznictwa czy łucznictwa, jak ktoś was ma powiedzmy około 60 zręczności. Co w ogóle jest, nie pamiętam. Czy tam się w ogóle da wejść? Też nie pamiętam. Tak około 60 zręczności jak macie. I najlepiej wyszkolenie właśnie w kusznictwie i łucznictwie. Nie pamiętam co jeszcze pierwsze daje, no wiadomo, że normalnie daje krytyki, ale w Mrocznych Tajemnicach nie ma krytyków. Jak może napiszcie właśnie co daje ten zwiększenie procent łucznictwa albo kucznictwa. No mi się wydaje, że chyba szybkość przodowania, nie mam pojęcia szczerze. Ale tak 5000 zręczności to spokojnie można czyścić co się chce. Coś tu w ogóle było? Warto było wejść? Pierścień kolejny. Tylko ściągę pierścienie tu znajduję. Zobaczmy co w tym pierścień będzie. Fajnie jest ten pierścień właśnie, pierścień wsparcia. Polecam tą misję przemytników, polecam. To chyba jest ten pomniejszy pierścień zwinności, bo tego chyba nie miałem. Tak. Tutaj natomiast jest pierścień zręczności plus 5. Niestety mi się nie przyda, mi by się przydało pierścień zręczności plus 20, żebym mógł nosić tą kuszę. No ale cóż. O przynajmniej 2 plus 10. Już nie mamy 7 plus 10, to faktycznie to. Musiałoby tak być plus 20 i tak. Tu. A Silverek zapomniał czegoś zrobić, więc cięcie. Nie wiem dlaczego, zawsze przed nagrywaniem właśnie zapominam wyłączyć Skype'a. Już nie zawsze, bo w innych grach tego nie widać, więc to nie jest problem, chyba że to nie zadzwoni. Ale natomiast w Gothiców widać te wszystkie wyskakujące z prawym dolnym rogu różne osóbki. Tum. Więc lepiej Skype'a wyłączyć. Czy to jeszcze były pozacze? Bo tutaj są pozacze, skoro są liny. Też do jednej próby, jak nie to wycinam.
Już tam jednego widzę, jak sobie pół łebku rączkami czesze. Czesze, przynajmniej mają włosów. Kurde, w ogóle co to? Z czego one są w ogóle zrobione? Wolę nie wiedzieć, może jednak. Wyglądają na pajęczaki, no wiadomo, pełzacz. No i są właśnie pająki, a nie pełzacze. A jeszcze ten przykład, który pokazałem, tego wiem, że no patrzcie, jak mnie trafiło, nie? Ten przykład, że jak mnie trafił, powiedzmy, nie, nawet nie w nogę mi nie wyleciało, a mnie ogólnie ta umiejętność uderzyła. To też nie był chamski przykład. Chamski przykład to był, jak walnął, no czekajcie, powiedzmy, gdzieś tutaj, w tą ścianę, nie? A mnie dotknęło gdzieś tam w ogóle, gdzie ten strażnik stoi. Nie wiem, czemu pokazałem palcem. Bo jesteście w moim pokoju i widzicie wszystko, co pokazuję, czyż nie? Mam kamerkę włączoną w ogóle z tyłu, wszystko widzicie, w ogóle mistrz trzeciego planu. Dobra, pełzacz pierwszy padł. I nawet bez cięcia, wow, niemożliwe. Coś tu jest nie tak. Krótsze ziele, krótsze ziele. Czemu te krótsze ziele musi dawać manę? A jeszcze jeżeli zostanę magiem, bo mi tam odpowiecie w tym komentarzu na tamtym, pod tamtym filmikiem, że zostanie magiem nie ma nic wspólnego z tą drogą od całą, o której wam mówiłem wcześniej. A nie spoilerował jakby co? O fuck, o fuck, o fuck us. Dobrze mi to nie trafiło. Ale powinno, patrząc na to, że przyciski z pułapy mnie trafiają, to czemu mnie nie trafiło teraz niby. To zapiszemy w tym miejscu, dobre miejsce, żeby zapisać właśnie. Jest tak. Czasem się buguje, że się biega z mieczem super szybko, a czasem się tak nie buguje, nie wiem dlaczego. Dobra, rozpędzamy się. O kurde, tych o Jezus, za to dostałem, to było fair. To było fair, odwróciłem się, głupiej dostałem. Jeszcze mi dalej przed tymi kulkami, dobra. Więc wytnę to, bo nie chcę was zamęczać tą walką z pozaczami, no bo mówię, to się ciągnie po kilka prób zazwyczaj. Bo to jest, raz się uda, raz się nie uda. No, po trzech próbach go zabiłem. Oczywiście ktoś ma dobrą umiejętność, może poradzić bez problemu z nimi, albo ma takie coś, że ma właśnie tą kuszę odpowiednio. Są aż trzy, kurde, niedobrze. To mi się wydaje, będzie wymagało wielu prób. Chociaż ten pojedynczo będę ich zajmował, to może się uda za drugim razem. Mówię. Jeśli nie obierzmy dwa, to może być za drugim, może być za trzecim. Dobra, to tym bym je chciał atakować normalnie, a nie strzelać, no ale i tak spieprzę. Bo nie chcę mieć... Chociaż, o, ładnie się zbugował. Że nie się zbugował, to po prostu ładnie stanął. Stanął. Czy wszystko musi być zboczone? Zboczenie, zboczenie jest everywhere. Tamten już snajpi, on będzie snajpił, on już nawet nie będzie w ogóle autotakiem walił, bo tak się ustawił do snajpienia. Mhm. A on nic nie robi zupełnie, luz. Co się w ogóle zbugował. Ja tak też się buguje czasami, że właśnie nic nie robią, ale to jest rzadkość. To można stać na otwartej sali, żeby tak się bugowało, zauważyłem. Bo tylko się bugowały te, które były w dużej przestrzeni. No, pójdą mu też kości. Tutaj szczerze, jakby nie fakt, że to jest tak trudno w tym miejscu po zacząć zabić. Chociaż może trudno to nie do końca. Po prostu jest to wkurzające. Dlatego właśnie pełzacze lądują na drugim miejscu, bo jeszcze jednak są dalej trudniejsze i to bardziej wkurzające. Najgorszych przeciwników w Mrocznych Tajemnicach. Póki co. Chociaż patrząc na to, że wszyscy przeciwnicy mają jakieś super umiejętności, których pokonujemy prawie. No, ścierwajne nie mają ani co szczury. Wilki są w sforze na przykład zawsze, bo nieważne którego się walnie, zawsze atakują całą sforą. Pełzacze właśnie tak plują tym swoim mega stunem. Znaczy w ogóle da jakoś wejrzeć? Nie, chyba się nie da. Jaszczury są nieśmiertelne z przodu. Pielce chyba nic nie mają na przykład. Coś kaca mają tysiąc sfory na przykład, pewnie motor w dupce. Wsiuuu! Jak się walnie tysiąc sfor, to wtedy leci w górę pewnie i spada na nas. Żum. Ciekawe, że też jakieś pełzacze były w ogóle na tym parterze. Chyba niezbyt. Mi się wydaje, że chyba wszystkie już wytłukliśmy w tej całej kopalni. No, chyba nie wszystkie, przepraszam, nie wszystkie, bo... pamiętacie tego typa strażnika, co tutaj stoi, nie? Powiem wam tak, kiedyś tu wrócimy i dowiecie się, że to nie były wszystkie pełzacze. To na pewno nie były wszystkie pełzacze. Ej, ludzie! Strażnik się ksiostał, nie powinien przeze mnie. Niemożliwe! Jak to jest możliwe? Czemu ty jeszcze nie jesteś pobity? Wytłumacz się. Facet ma dość! No wiem, że ma dość, ale... Czemu nie byłeś pobity, strażniku? Przyznaj się. Jeszcze miałeś zaledwie niewykończony miecz w takim miejscu, kurde, kościół. Gdyby cię pełzacz napadł, to byś się zesrał, a nie mu coś zrobił. Kolejny kopacz. More experience for Silverek. Silverek for bezimienny. Drudum dum dum, drudum dum 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 dum. Ciup. Nie wiem, jak to trafiło.
Jak dla mnie to miecz był za krótki, żeby go trafić. Ale niechże będzie, że go trafiło. Chcę chwycić moją drabinę. Drabino! Nie! Drabino! To jest zdrajco! Czy drabina to jest ona? Ono? Drabina. To jest ona. No to kurde. Drabina to jest zdrajco. To jest zdrajczynio. Nawet tak się ujmę. Drabina zdradziła, nie chciała nam pomóc. Więc jak... teraz aktualnie praktycznie jeżeli... tutaj wybiłem wszystkie pozacze, to jeszcze chyba nie. Na górze też wybijałem. To by znaczyło, że wybijemy już wszystkie pozacze, które możemy teraz wybić. Ponieważ tam tego gościa przejście odblokujemy sobie w, nie pamiętam, czy w drugim? Tak, w drugim rozdziale chyba, nie w trzecim, bo w drugim. Chociaż może i w trzecim? Kurde, nie pamiętam, wiecie? Ale ogólnie tam przeprawa nie będzie taka prosta, jak tutaj była z tym pozaczeniem, bo będzie ich tam dużo. A o to dokładnie chodzi, to może nie będę póki co mówił, bo może jakimś cudem osoba, która to kiedyś obejrzy, nie grała nigdy w Gothica i nie chce mi spoilera. W sumie się nie chce wierzyć, ale do szczegółu. Rozejrzyj się trochę. Nie. Tak sobie myślę, gdzie jeszcze może być ten... jakiś pełzacz. Nie za bardzo mam pomysł. Tu możesz potem wszystkie, spytamy się Kazia. Nie jestem pewien, czy będę dołączał właśnie do obozu przy kopalni. Jakoś mnie zbyt korci to, zwłaszcza, że chcę tym... chcę właśnie nad tym magiem się zastanawiam. Tylko potrzebuję tej odpowiedzi od was, a jak to poszukam sobie na internecie. Logiczne. Jestem zbyt leniwy, że co zrobić, więc pytam się was. No cóż, czasem na internecie nie ma takich rzeczy, które wy możecie mi napisać. Więc cóż. O samym Gothicu praktycznie na internecie można znaleźć wszystko, prawda? Ale o mrocznych tajemnicach już nie do końca. To nie ma żadnego przejścia do jakichś pozaczy? Nie, to jest takie po prostu półpięterko. Tak sobie myślę... Tak sobie właśnie myślę, co będzie z bossem, o kurde. Bo jeszcze chyba w tej grze żadnego bossa nie pokonaliśmy. Bossów to jest niedużo tak naprawdę. Ile w tej grze jest bossów? Dwóch? Czyli no, pewnie licząc może tej misji więcej, bo tam są jakieś smoki nawet są. Nie wiem gdzie i jak, więc to nie jest na przykład spoiler. Po prostu są smoki w tym modzie i tyle. Nawet było smocze jajo, to można się myśleć, czy jakieś smoki tu pewnie są. Ale tak właśnie, no, normalnych bossów, normalnym Gothicu są chyba dwa tylko. Czyli są takie pupki, po prostu silniejsi goście, nie? Ale takich bossów, że bossów to chyba tylko dwa są. Aż wszystko tu pozacze popadały, spytamy się Kazia. No i ciągle powstaje sprawa, do którego bossu dołączę, ale to i tak, teraz będę chciał zrobić coś takiego, że najpewniej. No i skończę ten quest, będę chciał sobie trochę poexpić, najpewniej na tych potworkach, które są w tej kolonii naszej kochanej. Nabić gdzieś tak, no, jest się da po prostu poziomów, naprawdę. I potem dopiero wezmę, zobaczę, sprawdzę wszystkie questy, zobaczę, czy jeszcze jakieś mogę zrobić, jak nie, to nie, jak tak, to zrobimy. I wtedy będziemy się bawić w wybór obozu i zaczęcie drugiego rozdziału. No ale cóż, tak naprawdę no, jest ten 40, który? Czwarty odcinek aktualnie. No już bardzo mało nam brakuje do drugiego rozdziału. Jak tak dalej pójdzie, to do jakiegoś 300 odcinka skończymy tą grę. Nie żartuję. Pierwszy rozdział jest taki długi po prostu, tylko reszta rozdziałów taka długa już nie będzie. To sobie nie myślę. Chociaż, kurde, przecież, o Jezus, tak sobie właśnie pomyślałem. W normalnym Gothicu pierwszy rozdział stanowi jakieś 40% gry. Ale to są nasze tajemnice przecież, czyż nie? Jeszcze mamy masę przecież misji pobocznych, takich wyższorangowych. Oj, to nie będzie proste. Jeszcze każda frakcja. No ma Staro Bosma najwięcej tych misji pobocznych. Teraz wiedziałem. Mają nowe misje właśnie w naszych tajemnicach, że jak mamy odpowiednią rangę, to możemy dostać nowe questy. Staro Bosma chyba tych questów 7. Nowy Bosma ma fajny właśnie quest, jeden, który bardzo chciałbym zobaczyć. Jak go zrealizowali twórcy. Więc to strasznie mnie korci mnie do nowego obozu. Obóz na bagnie chyba też ma jakiś quest związany z fanatykami. Ale to jest chyba w rozdziale 3 lub 4. Zresztą wszystkie te questy, teraz mówię, są związane z późniejszymi rozdziałami niż pierwszy, a po drugi. No i chyba tyle tak naprawdę. Jeszcze, no, to sieci mają ten, mają... kurde. Obóz przy kopalni. Po co ja w ogóle biegnę? Miałem do Kasia biegnąć. Biegnąć. Niby poprawne. Wszystkie te questy, właśnie te, które mówię, to będą związane z 3 lub 4 rozdziałem. A w tym obozie są też questy, tylko i wyłącznie dla członków jego. Więc nie wszystkie questy możemy zrobić, nie dołączając do obozu. No ale... w sumie. Nie są najciekawsze, szczerze powiedziawszy. Dobra. Kaziu, pogadamy sobie z tobą. Zapisz.
Czy to nie będzie równało się z automatycznym dołączeniem do sojuszu? Czy do sojuszu? Do tego, do gildii. Czyli do obozu dokładnie, o. Najprościej. To ty tu... Nie, ciga... Tak, więc nie. Czyli nie wybijam wszystkich połzaczy, a to będzie ciekawostka. Gdzieś jakieś skurczyny osoby. Pomyślmy. Dolne szyby wybite. Dolne szyby wybite, jak to w ogóle brzmi. Dolne szyby wybite, środkowe też. Jakoś nie mam pomysłu, gdzieś pozać mógł ostać. A, zupełnie wszystkich. Oto kurde, bolek. Czyli to się będzie równało też z pokonaniem. Ej, to dobra, to jest przynajmniej pieprzu. Przyszedłem, że trzeba znaleźć gniazdo. O matko, chyba że teraz możemy w tym rozdziale zdobyć to gniazdo, ale nie, wątpię. To jest quest na drugi rozdział z tym gniazdem. I to jeszcze jest jeden z najważniejszych questów w grze. Wyzysk. Nie istniejemy do wyzyska, więc stąd po prostu wyjdziemy. No i cóż, ja będę musiał wymyśleć plan. To były jakieś krzaszki podejrzane są. Co tu jest? Lol, kogoś znaleźliśmy. Kogoś znaleźliśmy. Kopacz. A to ci ciekawostka. Taki mini sekrecik, żeśmy znaleźli, no. Taki miły aspekt na koniec odziedzinga. Drabina jeszcze jest na górze. Ciekawe, co jest na górze. W ogóle nie byliśmy na górze ani razu. Sprawdźmy. Kolejny będzie miły aspekt na koniec odcinka może. Przecież pewnie, że tam nic nie ma. Albo sobie, że jakiś gość, który nie ma żadnego imienia nawet. Tum, 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 tum. Jest tu, czyli mogłoby to niby coś być. O, lekka kusza. To jest ciekawostka. Bełty, bełty. Dwa bełty. Czemu nie trzy? Kołownia i strażnik. Ponieważ się tu kołownie ruszyli, to bym nas zajebał, więc wolnie próbować. Nie chcę psuć atmosfery. Lekka kusza? No, mamy już takich kilka. Ale jakbym nie bił tych strażników, to bym żadne nie miał, więc może to wyjść, jak się nie pobije z tych strażników. To tak, na pewno moim planem na przyszły odcinek będzie to, że zanim go w ogóle zacznę, pobiegnę do nowej kopalni, tam do otwartej kopalni i będę chciał po prostu tam wszystkich zabić. Tylko nie pobić, nie zabić to nie, ale pobić tak. I wszystkich może będę się też pobijał, ile mi się uda. Nie jestem pewien, jak to będzie z tym, z Lee, bo Lee to jest, kurde, Lee to jest, o matko boża. Lee to jest Lee. O, fajny topór. Ten topór Lee to jest jedna z najlepszych broni, które można znaleźć w Gothicu pierwszym. Bez mrocznych tajemnic, pamiętajcie. Bo jest na przykład chyba mściwa stali jest lepsza od tego topora. Ale mściwej stali nie ma w normalnym Gothicu, co pamiętam. Więc wam powiem do zaczynienia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Dzięki za obejrzenie. Hejka.